Było trochę nerwów, taka sinusoida od euforii, adrenaliny, potem rezygnacja, protest, radość z uznania tego protestu, no i powrót na tor siódmy Bartosza Siódka. Po lewej ręce ma Rafała Pająka, po prawej Adriana Brzezińskiego. Komplet ośmiu zawodników już na swoich torach, na swoich miejscach, już w blokach startowych. Wszyscy zawodnicy, no i za kilkadziesiąt sekund poznamy młodzieżowego mistrza Polski w biegu na 100 metrów. Tym razem bez fal startu, kontuzja na polu drugim Adrama Burdy. Bardzo dobrze po torze ósmym radzący sobie Adrian Brzeziński. I on chyba będzie najlepszy, chociaż nie, na torze trzecim wygrywa Adam Balcerek. To według nieoficjalnych, niepotwierdzonych jeszcze wyników dobry początek dystansu, do 3/4 nawet dystansu moim zdaniem w czołówce biegł Adrian Brzeziński z MKL-u Toruń, ale finiszowe metry w wykonaniu Adama Balcerka rewelacyjne. I teraz manifestuje swoją radość w bardzo ekspresyjny sposób zawodnik AZS-u Poznań, no bo on wygrywa ten bieg, no i zostaje młodzieżowym mistrzem Polski. Kapitalnie to rozegrał zawodnik z Poznania, a potem ława zawodników wpadła na metę. Kto drugi, kto trzeci, zaraz przekonamy się, gdy tylko wyświetlone zostaną oficjalne wyniki. Pół kroku przed rywalami Adam Balcerek i on na pewno zdobywa złoty medal. A kto drugi i trzeci, kto na drugim stopniu, kto na trzecim stopniu podium, za chwileczkę potwierdzą to oficjalne wyniki. Jest pewnie analiza fotoceli. Chłopaki lubią brąz, który z nich lubi najbardziej? Łukasz Żak, Rafał Pająk, egzekwo na trzecim miejscu, a na drugim Adrian Brzeziński, a więc tak jak przed rokiem ze srebrnym krążkiem, 10.37 Jakub Gałandziej także uzyskał. Tysięczne części sekundy decydowały o tym, kto zdobył brązowy medal. Ta trzecia cyferka po przecinku okazała się być identyczna w przypadku Żaka i Pająka i to oni razem staną na najniższym stopniu podium. Niesamowity ten finał setki.